Bardzo gorąco i bardzo serdecznie witam na kolejnym tutorialu z serii ABC After Effects. W dniu dzisiejszym zajmiemy się dwoma bardzo istotnymi zagadnieniami, a mianowicie time remapping. Są to funkcje, dzięki którym możemy bawić się z prędkością odtwarzania naszych kompozycji, a także zajmiemy się omówieniem podstaw związanych z tak zwaną funkcją track mat. Czym to się je? Już za chwilę przystępujemy do naszego tutorialu. I zaczynamy od omówienia kwestii związanych z time remapping. Prawym przyciskiem myszy klikamy na osi czasu na naszą warstwę. Time. I tutaj mamy podstawowe cztery funkcje związane właśnie z zagadnieniem time remappingu. Zaczynamy od włączenia funkcji Enable Time Remapping. Wówczas w punkcie startowym naszej kompozycji oraz w punkcie końcowym pojawiają się keyframes, a więc takie znaczniki, które możemy dowolnie przesuwać w momencie, jeżeli już mamy uruchomioną funkcję Time Remapping. Na początku spójrzmy, jak bez żadnej ingerencji wygląda w oryginale nasz plik wideo. W tym celu uruchamiamy podgląd naszej warstwy, naszej kompozycji. Ładuje się. I tutaj mały problem. Wydajność mojego sprzętu umożliwiła załadowanie podglądu zaledwie niecałych 6 sekund naszego projektu. Gdy w oryginale wynosi ona 8 sekund i 15 klatek. I tutaj pewna uwaga. A mianowicie, nasz timer pokazuje nam ilość godzin, minut, sekund oraz ilość klatek, a nie dziesiętnych i setnych sekundy. W tym wypadku nasz plik, nasza warstwa zajmuje 8 sekund i 15 klatek z 25-klatkowej kompozycji. Abyśmy mogli podejrzeć całą tą prezentację, zmieniamy resolution, rozdzielczość z full na half i w tym momencie wydaje mi się, że bez problemu załaduje nam się w pełni nasz plik. Niesamowity aktor scen warszawskich. Dobrze. I jest to, o co nam chodziło. Mamy podgląd całej naszej kompozycji. Przejdźmy do sedna sprawy. Otóż ingerując w znaczniki time remapping, możemy zmieniać prędkość bądź całości, bądź fragmentów odtwarzanego pliku. Dla przykładu, jak wcześniej wspominałem, automatycznie przy uruchomieniu funkcji Enable Time Remapping włącza nam się keyframe początkowy i keyframe końcowy. Spójrzmy jeszcze raz na nasz plik i wyobraźmy sobie, że zależy nam na takim triku, w którym w momencie, kiedy nasz aktor zaczyna strzelać, akcja nieco przyspiesza. Tak więc ustawiamy nasz znacznik czasu na 3 sekundzie. Włączamy kolejny znacznik, kolejny keyframe. Idziemy do momentu, w którym przestaje strzelać, a więc równo do 6 sekundy i włączamy kolejny keyframe. W takim przypadku nasz plik wideo mamy podzielony na 3 elementy, póki co bez żadnej ingerencji. A więc moment do wystrzału, sam moment strzelania, wystrzałów oraz fragment już po tych wystrzałach. I teraz oczywiście możemy zacząć ingerować w prędkość odtwarzania naszego pliku. Jeśli ten oto keyframe końca wystrzałów przesuniemy o 2 sekundy wstecz, ustawimy równo na 4 sekundzie, wówczas ten materiał wideo, który do tej pory znajdował się między 3 a 6 sekundą, w tej chwili znajduje się między 3 a 4 sekundą, tak więc odtwarzać się będzie trzykrotnie szybciej. Spójrzmy, co nam z tego wyszło. Cofamy znacznik na osi czasu do początku pliku i startujemy. Pierwsza część idzie w tempie normalnym, potem trzykrotnie szybciej. No i potem właśnie pojawia się pewien problem. Na czym ten problem polega? Spójrzcie jeszcze raz. 3 razy szybciej, a sama końcówka już idzie znacznie wolniej. Z czego to wynika? Na logikę.
Środkową część naszego pliku skróciliśmy o 2 sekundy, a więc innymi słowy przyspieszyliśmy odtwarzanie środkowego fragmentu trzykrotnie. Natomiast pozostała część końcowa naszej warstwy, naszego pliku, naszej kompozycji, no nie ma siły. Musi się w takiej sytuacji odtwarzać znacznie wolniej. Jak temu zaradzić? Już Wam pokazuję. Stosując zwykłe matematyczne proporcje, w takiej sytuacji ostatni znacznik znajdujący się na końcu naszej kompozycji, czyli na 8 sekundzie i 15 klatce, przesuńmy o 2 sekundy, a więc na 6 sekundę i 15 klatkę. Aby nam się nie odtwarzał materiał już w tej chwili zbędny, przesuwamy ten oto znacznik. Pamiętacie z poprzednich tutoriali Trim Comb to Work Area? I w tej sytuacji mamy już dokładnie to, o co nam chodziło. W normalnym tempie odtwarza nam się początek pliku, potem trzykrotnie szybciej moment strzelaniny i ponownie w normalnym tempie odtwarza nam się koniec kompozycji. Logika została zachowana, ponieważ o 2 sekundy skróciliśmy odtwarzanie środkowego fragmentu, tak więc o 2 sekundy musieliśmy skrócić całość naszego pliku wideo. I popatrzmy, co nam wyszło w czasie rzeczywistym. Odtwarzanie. I chyba to, o co nam chodziło. W czasie rzeczywistym, przyspieszenie i ponownie końcówka w czasie rzeczywistym. Co zrobić, aby ten proces odwrócić? To znaczy wyobraźmy sobie, że chcemy, aby moment strzelania był w zwolnionym tempie. W takiej sytuacji ponownie wrzucimy nasz plik, tworząc nową kompozycję, aby przywrócić oryginalny czas odtwarzania. Przy okazji, tego typu pliki wideo możecie pobrać z naszego serwisu motionfreaks.pl, gdzie całkiem niedawno urodził nam się dział download, z wieloma plikami audio, foto oraz wideo, tak na green screenie, jak i tak zwanych obyczajowych. Jednak wracamy do naszej kompozycji, w której tym razem chcemy wydłużyć czas trwania wystrzałów. Tutaj kierując się tą samą matematyczną logiką od razu na początku, ponieważ o 2 sekundy będziemy wydłużać czas trwania wystrzałów, wchodzimy w ustawienia kompozycji, i z 8, tutaj akurat nam pokazuje 16, zmieniamy na 10, 15. OK. Ponownie przechodzimy do trzeciej sekundy. Oczywiście uruchamiamy funkcję Time, Enable Time Remapping. Mamy dwa punkty, dwa keyframesy. Równo w trzeciej sekundzie włączamy kolejny, w szóstej kolejny, ten z szóstej przesuwamy na sekundę ósmą, proszę bardzo, dokładnie, wydłużamy nasz plik, naszą kompozycję. I końcowy keyframe, mam nadzieję, że to wszystko już doskonale rozumiecie, przesuwamy na sam koniec. I ponownie patrzymy, co nam z tego wyszło. Zgodnie z założeniem, normalne tempo, środek totalnie wydłużony, zwolniony i potem ponownie normalne tempo. Włączamy odtwarzacz. I już w czasie rzeczywistym. Zwolnione tempo wystrzałów i przechodzimy do tempa normalnego. I tutaj jeszcze taki mały trik. Jeżeli chcemy, aby przejście z tempa normalnego do tempa zwolnionego bądź przyspieszonego przechodziło nam w miarę płynnie, możemy, zaznaczając taki keyframe, prawym przyciskiem myszy uruchamiamy funkcję Keyframe Assistant. Włączamy funkcję Easy Easy In. Natomiast na punkcie, kiedy kończy nam się nietypowe tempo,
w zakładce Keyframe Assistant Easy Easy Out i wówczas dojdzie do takiego płynnego przyspieszenia między tempem normalnym a tempem zwolnionym. Już nawet w tym nienaturalnym podglądzie widać, o co chodzi. Nie jest to takie skokowe, natomiast występuje w miarę płynnie. I płynnie przechodzimy do tempa normalnego. I szybciutko pozostałe funkcje zakładki Time. Ponownie wrzucamy sobie nasz film do kompozycji, aby wszystko było oryginalnie, tak jak było. Prawym przyciskiem myszy Time. Time Reverse Layer. Cóż to takiego jest? Banalna sprawa. Włączamy tą funkcję i po prostu film, plik odtwarza nam się od końca do początku. Ctrl Z, cofamy wprowadzenie tej funkcji. Prawy przycisk myszy, Time Stretch. Cóż to takiego jest? A mianowicie, w tej funkcji możemy zmienić nasz film w całości, nasz plik w całości, bądź przyspieszając, bądź zwalniając go, ale tak jak zaznaczam, w całości. W tej chwili mamy stretch factor ustawiony na 100% i nasza kompozycja, nasz plik zajmuje 8 sekund i 16 klatek. Jeżeli wpiszemy tutaj parametr 200, wartość 200, wówczas dwukrotnie on nam się wydłuża, czyli będzie odtwarzać się dwukrotnie wolniej. Jeżeli wpiszemy parametr 50, wówczas będzie odtwarzać się dwukrotnie szybciej. Sprawdźmy to. OK. Start. Widzicie, jak w starym, dobrym, niemym kinie wszystko idzie dwukrotnie szybciej. I przed nami ostatnia z podstawowych funkcji Time, a mianowicie Time Freeze Frame. Cóż to takiego jest? Ustawiamy sobie podgląd naszego pliku na dowolnie wybranym fragmencie i uruchamiamy tą funkcję. Time Freeze Frame, a więc zamrożenie klatki. Dzięki temu cały nasz plik zatrzymał się w miejscu, które wyznaczyliśmy i na którym skorzystaliśmy z funkcji Freeze Time. A teraz mały przeskok w czasie i przestrzeni. Potrzebowałem chwilę, aby wykluczować, a więc usunąć zielone tło z naszej postaci wyborowego strzelca, który strzela tak samo fantastycznie, jednak już bez green screena, a więc tego zielonego podkładu, tej zielonego ekranu, zielonej ściany. Pokażę Wam teraz taki mały trik z wykorzystaniem właśnie funkcji Time Freeze Frame. Zaznaczamy nasz plik za pomocą Ctrl D. Duplikujemy. Idziemy troszeczkę do przodu. Zaznaczamy tą warstwę niżej. Korzystamy właśnie z funkcji Time Freeze Frame. Kasujemy nasz plik do momentu wystąpienia tego frame'u i zobaczcie, co się dzieje. O, proszę bardzo. Jeśli tego mało, jeszcze raz Ctrl D. Ponownie na tej kolejnej zduplikowanej warstwie. Time, freeze frame. Kasujemy do momentu wystąpienia tego freeze frame'u. Jeszcze raz zduplikujemy. Jeszcze pójdziemy troszeczkę do przodu. Kolejny raz. Time, freeze frame. Ponownie kasujemy nasz plik do momentu freeze frame'a. I jeszcze kawałeczek dalej. I praktycznie widzicie taki oto super gadżecik. Zobaczmy, jak to wygląda w czasie rzeczywistym. Jedna postać zostaje, druga postać zostaje, trzecia postać zostaje.
Pewnie widzieliście nieraz w kinie, w telewizji tego typu efekt, a teraz już wiecie dokładnie, jak taki efekt wykonać. A teraz przechodzimy już do drugiej części naszego tutorialu, a więc omówienia funkcji Track Mat. Póki co skasujemy te warstwy, których używać nie będziemy. I pytanie podstawowe. Cóż to jest funkcja Track Mat? Najbardziej perfekcyjna definicja, z którą się spotkałem, to wypowiedź naszego kolegi forumowicza z forum AfterEffects.pl, Walosa, który napisał: Alpha Mat powoduje, że kanał alfa warstwy znajdującej się powyżej determinuje przeźroczystość warstwy niżej. Natomiast przy Luma Mat jasność warstwy powyżej wpływa na przeźroczystość. Obszary czarne zupełnie niewidoczne, białe widoczne w 100%. No tak, problem tylko jeden i dla, podejrzewam, wielu początkujących after efekciarzy ta definicja brzmi jak teoria względności w pigułce. Postaram się to dzisiaj wyjaśnić w sposób nieco prostszy, mówiąc oględnie łopatologiczny. Jednak jeśli myślicie, że to jest takie proste, to się grubo mylicie. No nic, spróbujemy. Wcześniej przygotowałem sobie do naszej postaci taki podkład. Piękny, górzysty podkład. Przesuwamy naszą postać troszeczkę do przodu. No i nic, spróbujemy. Korzystamy z pierwszej funkcji track mat, a więc alpha mat. Cóż się wówczas dzieje? Tak jak wspominał kolega Walls, wymusiliśmy przeźroczystość warstwy powyżej, czyli innymi słowy, nasz podkład praktycznie stał się zupełnie przeźroczysty, a w ramach obrysu naszej postaci z warstwy wyżej mamy widoczny podkład, a więc warstwę poniżej. I jeśli analogicznie w tej sytuacji skorzystamy z funkcji alpha invert mat, czyli alfa na odwrót, mówiąc językiem prostym, w bardzo swobodnym tłumaczeniu, wówczas co się dzieje? Widzimy nasz podkład, natomiast obrys postaci z warstwy powyżej staje się przeźroczystością. Aby to wszystko łatwiej zobaczyć, wrzucimy jeszcze nowy solid w jakimś jaskrawym kolorze, może być czerwony. Make concise. Wrzucamy go na sam spód. O, i tutaj taki pewien problem nam się pojawia, a mianowicie w niektórych sytuacjach dochodzi do tak zwanych graficznych szumów. Aby tego uniknąć, aby to zniwelować, w przypadku pliku, w którym korzystamy z funkcji track mat, w pozycji, w parametrze mode, otwieramy ten parametr i z normal przechodzimy na alpha add i problem absolutnie znika. Zobaczmy jeszcze raz przy tym naszym czerwonym podkładzie, co stanie się w momencie, jeżeli powrócimy do funkcji alpha mat. Wszystko wokół stanie się czerwone, tak więc będzie widoczna nasza trzecia warstwa, warstwa podkładu, natomiast pierwsza warstwa stanie się absolutnie przeźroczysta względem warstwy drugiej, która była wstępnie podkładem. Póki co wyłączymy na moment podgląd tej naszej czerwonej warstwy podkładu i przejdziemy do szybkiego omówienia efektu Luma Mat. I tutaj spójrzcie uważnie. Przypominam to, co wcześniej było mówione. Luma kocha kolor biały, nie kocha koloru czarnego. Dlatego wszędzie tam, gdzie... Na chwilę podświetlimy sobie naszą postać. Wszędzie tam, gdzie był kolor biały, przy funkcji Luma Mat widać wyraźnie podkład warstwy dolnej. Wszędzie tam, gdzie kolory były ciemne bądź niemal czarne, tego podkładu praktycznie nie widać. Natomiast zmiana zwykłej lumy na luma invert, a więc znowu luma na odwrót, co się dzieje? Widzimy podkład tych naszych gór,
Miejsca, które były białe, są zupełnie przeźroczyste. Miejsca, które były ciemne, przez nie prześwituje ten nasz podkład. Wiem, że to jest cholernie skomplikowane, natomiast jak troszeczkę sami pokombinujecie, to bez słów wszystko doskonale zrozumiecie. Jeszcze raz aktywujemy nasz czerwony podkład przy zwykłej lumie. Widzicie, co się dzieje. Wszystko jest czerwone. Miejsca, które były białe, prześwitują naszym podkładem górskim. Miejsca, które były ciemne, pozostają praktycznie czerwone. Zmiana parametru na Luma Invert Mat powoduje, iż góry doskonale widzimy, a czerwień prześwituje najlepiej w miejscach, które były białe, a praktycznie jest niewidoczna w miejscach, które były ciemne. Więc tak jak widzicie, jedną z możliwości wykorzystania parametru Track Mat jest wszelkiego rodzaju zabawa z wykorzystaniem wielu warstw, przeźroczystości tych warstw. Daje nam to doskonałe efekty. Proszę bardzo. Ale jest również wiele innych zastosowań funkcji Track Mat i ich omówieniem zajmiemy się szybciutko teraz. Póki co usuwamy nasz czerwony solid. Przechodzimy do normalnego podglądu naszej kompozycji i pokażę Wam teraz jeszcze kilka gadżetów, dzięki którym możecie doskonale wykorzystać funkcję Track Mat. W tej chwili nasza kompozycja składa się z dwóch warstw, a więc warstwy wyciętej z green screena i z warstwy podkładu. Przy tego typu sytuacjach bardzo prosto robić wszelkiego rodzaju efekty, ale przyjmijmy, iż nie mamy tak komfortowej sytuacji i warstwa naszego wyborowego strzelca na tle gór jest jednym ujęciem z kamery, a więc nie ma tak zwanego warstwowania. Jest to po prostu jedno ujęcie na jednej warstwie. Aby coś takiego imitować, zaznaczamy te nasze dwie warstwy, korzystamy z funkcji Layer Precompose, nazwiemy to sobie strzelec, OK. I w tym momencie mamy już jedną warstwę, która nie jest podzielona na poszczególne elementy, na poszczególne warstwy. Mamy jednolitą kompozycję. I jak w takim momencie doprowadzić do sytuacji, w której postać naszego strzelca pozbawimy głowy? W przypadku kompozycji wielowarstwowej, gdzie strzelec jest plikiem wyciętym z glina, większych problemów nie ma. Natomiast jak to zrobić w momencie, w sytuacji, kiedy mamy już do czynienia z jednym ujęciem? I tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą funkcja Track Mat. Jak to zrobić, już Wam pokazuję. Zaczynamy od tego, że duplikujemy naszą warstwę strzelca. Warstwę, która znajduje się poniżej, przesuwamy do momentu, w którym widoczny jest podkład. Korzystamy z funkcji Time Freeze Frame. Wówczas, jeżeli wyłączymy podgląd warstwy powyżej, widzicie, tutaj już nic się nie zmienia, nic się nie rusza. Włączamy podgląd warstwy powyżej. Ustawiamy naszego strzelca w miejscu, w którym chcemy, aby zniknęła jego głowa. Tworzymy nowy solid, biały. Dlaczego? Dlaczego biały? Dlatego, ponieważ będziemy korzystać z funkcji Luma. I pamiętacie, że Luma kocha kolor biały. Tak więc tworzymy solid. Absolutnie biały. OK. Na wszelki wypadek Make Comp Size. I wytniemy maskę wokół głowy naszego strzelca. Aby swobodnie móc wyciąć maskę, wyłączamy podgląd białego solida. Korzystamy z urządzenia Pen Tool. Szybciutko wycinamy głowę. I teraz zmienimy nazwę tej warstwy na głowa. I wykorzystujemy funkcję Track Mat. Luma Inverted Mat.
Teraz wystarczy już niewielka korekta kształtu naszej maski. A więc przybliżymy sobie postać, trzymając przycisk H. Odpowiednio przesuniemy podgląd naszej kompozycji. Zmienimy punkty i kształt naszej maski. Korzystamy z funkcji Fit. Wyłączamy podgląd maski i mamy naszą postać bez głowy. Wszystko dzięki funkcji Luma Inverted Map. I na szybkiego jeszcze jeden sposób wykorzystania funkcji Track Mat. W tym celu usuwamy warstwę głowa, usuwamy warstwę, gdzie skorzystaliśmy z funkcji Freeze Frame. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, iż chcemy, aby ta postać na jednej warstwie wychodziła za tego drewnianego korzenia. Jak to zrobić? Ponownie duplikujemy warstwę strzelec, z tym, że w przypadku warstwy dolnej ustawiamy znacznik na osi czasu tak, aby w żadnym momencie nie kolidował nam z kształtem tego korzenia, za którego wychodzić ma nasza postać właściwa. Korzystamy z funkcji Time, Freeze Frame i w tej chwili dodajemy Solid, kolejny, tym razem obojętnie w jakim kolorze, gdyż będziemy korzystać z funkcji Alpha Matte, niech będzie niebieski. Aby wyciąć maskę, wyłączamy podgląd tego solida, używamy narzędzia Pen Tool, wycinamy na szybkiego maskę wokół korzenia, pach, zaznaczamy warstwę ruchomą i korzystamy z funkcji Alpha Inverted Matte. Aby uniknąć, tak jak wcześniej mówiłem, pewnych szumów graficznych, zamienię w Mode funkcję Normal na Alpha Add i zobaczmy, co w tym momencie się dzieje. Spójrzcie, przy jednowarstwowej kompozycji, na dobrą sprawę, postać wychodzi nam z zakorzenia tak, jak żeśmy to zaplanowali. Jeśli dzisiejszy tutorial zmęczył Wasze szare komórki, to na pocieszenie powiem Wam tylko jedno, że ja już jestem mózgowym wrakiem po nagraniu tego właśnie tutka. Ale uwierzcie, że to są informacje, które będą Wam bardzo, bardzo przydatne w dalszej drodze do Waszej kariery, jeżeli chodzi o efekty specjalne, jeśli chodzi o Wasze zainteresowanie tematyką motion design. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnych tutoriali.